Siemaneczko moi drodzy, tutaj Pajter, no i zapraszam na kolejny odcineczek z Minecrafta. Yo, dobra, jak tutaj możecie widzieć, jestem uwięziony właśnie w tej barierce. No i nie mogę dalej się ruszać, bo to jest Minecraft Captive, czyli Minecraft z zadaniami. Trzeba tutaj, powiedzmy, te oto archiwementy, czy jak to tam, Minecraft zadania po prostu robić. No i tak sobie pomyślałem, że sobie to nagram, całkiem interesująco to wygląda. No i myślę, że zaczniemy, co nie? Jak widzicie, będę grał na tym takim fajnym texture packu, co kiedyś już grałem, jakoś tak mam ochotę na taką lekką odmianę. Dobra, zaczniemy. Będziemy robić nasze pierwsze zadanie, mianowicie otworzymy nasze inwentory. No jak tutaj widzicie, powiększyło nam się pole, dzięki któremu możemy tutaj rąbać sobie już drzewo. Zaraz wam pokażę, o co tutaj chodzi. Mianowicie musimy robić po kolei te oto zadania. I jak będziemy robić te zadania, to będą nam się po kolei odblokowywać, powiedzmy, nowe pola, że tak powiem, abyśmy mogli na przykład dostać się tam do skrzynki, bądź do tej. Tutaj już nawet nie mogę otworzyć. Także nic, będę tutaj tylko zaczynał, tak? Wow! Jak widzicie, otrzymałem drzewo. Znaczy po urąbaniu tego drzewa, bo to było jedno z pierwszych zadań. Będę musiał co chwilę jakoś tak patrzeć. Potem muszę zrobić crafting table. No i widzicie, otrzymałem krowę. Jak i te pole dalej się rozszerzyło. Tylko czekajcie, najpierw to urąbię. Albo poczekajcie, zrobię od razu crafting table. Tetry. Dobra. Nie rozszerzyło się? Nie. Nic na razie. Na razie krowa mi tu wyje. Czekajcie, może ja tutaj trochę... muzykę trochę ściszę, bo... trochę to dosyć... znaczy muzykę, dźwięki. Kura tutaj pieje za bardzo. Pak, 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 pak. Da się zrobić, żeby one trochę ciszej były? Czekajcie. Aż to trochę takie dziwne. Poczekaj, creators... czekaj. Tutaj. Tutaj powinno być. Tutaj jest pogoda. Dobra, żeby nie było aż tak głośno. Dobra, jest trochę ciszej. Teraz tak, co musimy robić jako następne? To jest dopiero pytanie. Będę musiał co chwilę tutaj zaglądać, jak widzicie. Teraz tak, musimy zrobić kill off. Dobra. Kill off, kill off, kill off. Dobra, wymienię tutaj wszystko, co mam na deski. Robimy sobie kill offek. I... dobra, poszerzyło się nam. Czy coś dostaliśmy? Chyba nie, tylko trochę pole nam się poszerzyło. Zobaczymy dalej. Dobra, musimy zrobić motykę. Jak i zrobić piec. Aha. Piec i motykę, dobra. Dobra, piec, motykę. Pyk. Bo... what? Czekaj, to był szpadelek. What, what, what? To miało być. Ale się nic nie polepszyło. To jest pech. I nie wiem, czy mi tutaj sadzonki... dobra, mamy sadzonkę, nice. Od razu tutaj posieję. A zanim tutaj posieję, spróbuję trochę trawy uciąć, żeby dostać jakieś nasionko. Ty jeszcze tego nie dostaniesz, moja kochana. Bo to mi będzie potrzebne na zasadzenie, na jedzenie, na farmę. Dobra, mam tylko jedno. A już mogę skrzynkę otworzyć, nice. Nice, nice. To już doszliśmy do tej skrzynki. Co mam tu jedzenie? Dobra, to teraz muszę... poczekajcie, z tej strony będę zaczął kopać, bo one mi tutaj przeszkadzają za bardzo. Musimy zrobić sobie kill off i musimy zrobić sobie piecyk. Poczekajcie, na razie nie mogę tu dalej chyba. W tym momencie mogę tutaj kopać? Nie mogę. Ale tu mogę, to jest nice. Może znajdziemy przy okazji jakiś węgiel albo coś? Pochodnie też by mi się przydało. To by był gites. Bo tutaj trochę ciemno się będzie robić. Trochę bloków też by mi się przydało, dlatego też chyba zmarnuję na razie ten cały kill off. Nie wiem, zobaczymy.
Czy ziemi nie muszę kopać bezpośrednio? Oj, te początki, nie? W ogóle, jak już dużo razy kiedyś wspominałem, lubię początki Minecrafta, bo to wiadomo, trzeba wszystko dać siebie jakiś tam wysiłek, powiedzmy spędzanie godziny, czy tam nie wiadomo ile, aby tutaj coś, cokolwiek uzyskać. I to jest w sumie najlepsze, jeżeli chodzi o zaczynanie czegoś nowego, bo potem to już, jak już się osiągnie to wszystko, to potem nie ma co, nie jest tak łatwo, znaczy jest wtedy tak za łatwo, że potem ma się wszystko i nie ma żadnego jakby takiego celu. Trzeba cel zawsze gry sobie wyznaczyć. A tutaj cel, powiedzmy tej gry, to jest po prostu robienie tych archiwementów. No i zobaczymy, jak ja ku temu podałam. Oczywiście odcineczki nie będą aż takie zbyt długie. Czekajcie, zróbmy sobie piec, odblokujemy kolejną część. Tutaj widzę, kury znoszą mi jajeka. Odblokowało się coś? Tak, czekaj, jajko zbiorę. Nigdy nie wiadomo, do czego będzie potrzebne. Ja to bym z chęcią teraz zrobił... Czekaj, drzewo. Sadzonki, to jest mi potrzebne, na razie tylko mam jedną. Najgorsze będzie to, że jak zrobię tylko tą, to potem dalej nie będzie rosło. Dobra, dostałem świnie. Tam u góry coś jest, tylko jeszcze nie mam odblokowanego, będę musiał się tam dobudować. I kurczę, nie wiem, drzewa mi brak po prostu. Dobra, muszę to stygocić. Tylko nie wiem, czy one mi tutaj urośnie, to drzewo. Mam jedyną sadzonkę. Bądźmy kurczę takie dobre myśli, że dostanę kolejne... że dostanę kolejne drzewo. Tutaj teraz muszę iść niestety do ciemności. Wow, węgiel by mi się przydał, tylko jak my to zrobimy? Trochę na shaderach też jest tak trochę dziwnie, że jest strasznie ciemno. W tym momencie na pewno nic nie widzicie, dlatego też wyłączę, póki nie będę miał latarni, właśnie te shadery. Lubię na nich grać, nie powiem, ale żeby to jeszcze się chciało wyłączyć, to nie? O, dobra, jest. Lubię na nich grać, ale wolałbym, żebyście też cokolwiek widzieli, jak zarówno i ja. Dobra. Przynajmniej widać, co kopię, co nie? Idę tak na ślepo, nie wiem w ogóle, gdzie idę. Wyczerpię tylko ten kilofek. Dobra, wyczerpaliśmy. Czekaj, to jest dioryt. Muszę też się przyzwyczaić do tekstur paka. W poszukiwaniu węgla. Nie wiem, gdzie w ogóle dojdę. I tak naprawdę to te kury działają mi trochę na nerwy. Dobra, zobaczymy teraz, czy tak głośno będzie. Nie, jest trochę ciszej. Usłyszę zombiaki. Słyszę dużo zombiaków. Coś tutaj nie tak. Tylko gdzie jest ten węgiel, nie? Bardzo dużo potworów słyszę. Ale nie mam węgla. Kurde. Ciekawa ta mapa w ogóle, czy tutaj jakikolwiek węgiel jest. Dobra, na razie się dokopię tam, gdzie słyszę. Słyszę, że to już jest niedaleko. Tutaj gdzieś się bardzo wydzierają. Bardzo. Ludzie, dajcie węgla. O, jest, jest węgiel, dobra. Nice. W końcu dokopaliśmy się. Już kurczę wątpiłem w to. Mogę to jeszcze? Nice. Tutaj już niestety nie mogę. Tu jest nawet żelazo. Czekajcie. Zrobię chociaż jedną pochodnię. Bądź nie wiem, ile tam wyjdzie. 4, dobra. Jest inaczej.
Ty, żelazo mogę wykopać. Tu na pewno dam radę. W końcu trochę jaśniej. No jest to, co mogę, to wykopię. Teraz tak, wrócę się do góry. Gdziekolwiek to było. Okidoki, trochę tak ponuro tutaj. Z czasem to wszystko oświetlimy, będzie trochę lepiej. I zobaczymy, co teraz muszę zrobić, żebym mógł dostać się do tej skrzynki i zobaczyć, co po prostu w niej jest. A w międzyczasie... Niech mi to drzewo rośnie, nie? Czekajcie, zobaczymy, co my teraz mamy zrobić. Mieczyk drewniany. Aha, też drewniany mieczyk. Złote jabłko, to będę musiał sporo złota zebrać. Złowić rybę. Na razie nie mam jak. A, to się dalej odblokowało. Czy to tak było? Takie zwykłe. Nice. Siodło. Siodło? To jest chyba łowiąc, co nie? Tutaj zrobić ciasto, zrobić chleb. Skraftować książkę. Okej, szyny. Wszystkie takie standardowe rzeczy, ale... Powiem wam, to nie będzie aż takie łatwe. Dużo przygody, powiedzmy, na nas będzie czekać. Wiecie co? Może jak na początek, to nam wystarczy. Nie wiem, co sądzicie właśnie, żebym grał w to dalej. Mi się to ogólnie podoba. Będę chciał dalej to kontynuować. Jak wam się podobało, to zapraszam na kolejny odcineczek i po prostu oglądajcie sobie razem ze mną. Cześć!